Cześć, witam was, a dzisiaj jesteśmy znowu na Skyblocku, na Hypixelu. Lecimy. A więc tak, udało mi się zdobyć kilka rzeczy, kiedy nie było filmów. Chociażby taki tutaj set i takie farmerskie buty z siana. To teraz można powiedzieć, że mi słoma z butów wystaje. Haha, pośmialiśmy się. Nie potrafię żartów robić. Takie tutaj jeszcze narzędzia. One nie są jakieś najlepsze, na razie dla mnie są wystarczające. W dzisiejszym filmie zamierzamy odblokować mi możliwość używania lepszych narzędzi, które myślę, że nabyłem za niską cenę, czyli tego i tego. Musimy zdobyć katakumby, a żeby zdobyć katakumby, musimy zdobyć 15 level walki. No dorywałem tamte dwa itemki za 3000. Też w międzyczasie, jak sobie grałem, to odblokowałem Dwarven Mines, czyli krasnoludzkie kopalnie. Coś tam mi się z Kajłami kojarzyło, a oni są tacy chyba niżsi. Albo nie, dobra. Nieważne. Bo Dwarf to chyba jest każdy, tak mi się wydaje. A ja tutaj mam takiego ziomeczka Bubu i potrzebujemy od niego ten kidof. I tutaj trochę powaliło z tą ceną. Po co nam ten Fractured Mithril Pickaxe? Potrzebujemy go po to, żeby wykopywać jakieś titanium, bo też mam tutaj misję u takiego króla krasnoludów. I tutaj mamy ten Mithril. Ale on bardzo wolny jest. Mój kilo chyba jest szybszy. O niebo szybszy. Dlatego musimy sobie tutaj pokopać i dopóki tytan mi nie wyrośnie, to się nie zobaczymy. Robimy małe cięcie. Udało mi się dorwać pierwszy tytan. I mogę chyba w końcu go spróbować wykopać tym kilofem. On ma szóstą jakby moc przełamania. Jakby to tłumaczyć. I mamy. Titanium. Fajnie. Ogólnie coś się pojawiło z tamtych. Tych. I to zabiłem i dostałem trochę mithrilu i jakiejś złotej esencji. Nie, no fajnie, fajnie. Ale jeszcze nie mam tytanium, a tutaj już kopię naprawdę długo. Powiem wam tyle. Kopię od ponad 15 minut. Znalazłem tylko to jedno tytanium. Wykonałem misję nawet z kopaniem mithrilu. Ja wiem, że ten surowiec prawdopodobnie jest bardzo rzadki, lecz... Wait, czy to jest tytanium? A gdyby to było tytanium, czy tam titanium, to się czyta poprawnie. Tytan po prostu, mówmy po polsku, jak już mam mówić po polsku. Pójdźmy sobie do tego króla. Jakiś event tutaj się zaczął, lepiej razem. Nie wiem, możecie pisać w komentarzach, ja tyle mogę rzec. Jak ja czegoś nie wiem, to chętnie sobie posłucham. Redros. Mamy. Ja wbiłem już chyba nawet tam jeszcze wyższy ten level tego. Ja tego nie mogę odebrać. Mogę odebrać to. Serce góry mam na drugim levelu. Mam dużo kasy, więc na razie ja się chyba cofnę, by to wpłacić. Albo zobaczę, czy tutaj są ogólnie jakieś zagrożenia i widzimy się, jak znajdę coś. No nie uwierzycie, co znalazłem. Jakiś miłościwy gracz zostawił tytan. To chyba się jednak cofniemy, co nie? Odebrać nagrodę. Graczu, który to zostawiłeś, dziękuję ci. Tam są jakieś głębokie odmęty. Chyba tam wejdę. Nie wiem, czy to nie jest to miejsce, gdzie przed chwilą byłem. Tutaj jest też jakieś złoto, tylko ja nie wiem, czy je mogę wydobywać, czy to taki prop, czy co to? Pokażcie mi to. O, mogę to wydobyć i co z tego leci? Po prostu gold. Nie no, całkiem spoko, ja złota akurat nie potrzebuję, ale... Niech już będzie, ale bardzo długo i tak się kopię. O, mamy drugi level tego złota. Ja chciałbym zobaczyć, co jest jeszcze niżej. Bo tutaj może jakieś potworki się w końcu znajdą. Jakie dziady. Chyba widać już z daleka, co to jest.
nie muszę nawet mówić. Uznałem, że Tytanu sprzedawać nie będę. Z różnych powodów, bo okaże się, że to jest jakiś turbo rzadki materiał. Co prawda jakoś też strasznie drogi on nie jest, ale wolę nie ryzykować. Pójdziemy jeszcze zaraz poekspić. Na wyspie to ogólnie takie zmiany mam miniona od diamentów. Tutaj przepełnione, tam mam jeszcze 2 miniony od krówek i od pszenicy. Tutaj sobie odłożymy te przedmioty. Może następny odcinek poświęcimy na budowanie, chociaż tutaj jest tyle rzeczy, że tutaj szkoda na budowanie poświęcać film, ale to zobaczymy. Jak będziemy coś budować, to magazyn jakiś, myślę, by się przydało, cokolwiek. Tamta wyspa to tam się postawiła z jakiegoś jajka czy coś takiego. Tutaj też jest jakiś ogródek, jak się do tej typiarki zagada. Tam można chyba farmę robić, jak rozumiem. No, pójdźmy jeszcze poekspić. Okej, okay, zdobyłem 9. poziom walki. Oj, jeszcze długo nie wejdę do katakumb, czy tam jak to się robi. Mamy 9. level walki. Na sam koniec tylko sprawdzimy sobie na tych aukcjach, bo ja głównie potrzebuję tych katakumb, no bo wiecie, żeby to fajnie sobie móc używać, a my zobaczymy jeszcze zaraz, czy tam nie ma jakichś fajnych itemków do kupienia, które tego nie będą wymagać, wypłacę trochę kasy. Tutaj aukcje są o tyle ciekawe, a może i nawet niefajne, że działają jak prawdziwe aukcje, czyli kto da więcej. No i poszukajmy, czego ja... Chwila, auctions only. No i nie wiem, rzadkie może? Lowest bid. Oj. I weapons. Nie mogę tego używać. No wszystko te katakumby wymaga, no. Ale jest coś, co nie wymaga katakumb? O! A to? Aspect of the end. Ability instant transmission. A i to jest fajne. Całkiem. Ej, to jest dobre nawet. Ja bym powiedział, że to jest turbo dobre. Tylko ta aukcja się kończy za 28 godzin. Ale nie wymaga katakumb. Bo i więcej kasy trzeba wypłacić. To się kończy dopiero za... za długi czas. A takie coś sobie sprawdzę z rana, jak się obudzę. Ej, to brzmi spoko. To ja tu strona. 10. Spicy aspect of the end. Są jakby 3... Ci. Dobra, jeszcze się upewnię, czy to nie wymaga jakichś tam specjalnych umiejętności. Weapons, strona 10 to była, nie? Czy coś takiego. To ma bardzo duży damage, obojętnie tam, nie wiem, nie będę mówił po angielsku. Obrażenia, mówmy normalnie po polsku, jesteśmy w Polsce. Dobra. Może wygramy tą aukcję. Musimy przynajmniej 85 tysięcy zapłacić, to my zapłacimy 90. No i dobra, submit. Okej. Nie wiem, czy to jest warte. Możecie pisać, czy właśnie nie zmarnowałem pieniędzy. A my w tym momencie też będziemy kończyć film. Mam nadzieję, że wam się podobał. Na razie będziemy trochę tego Skyblocka odkrywać, swoje porady na dalsze filmy mi piszcie. Ja będę starał się też poza odcinkami coś sobie dorabiać i te sprawy robić. Widzimy się w następnym filmie. Cześć!